Data 13 września 2006 roku to bardzo tragiczna data dla Komańczy. W tym dniu właśnie spłonęła cerkiew prawosławna. Jedna z najpiękniejszych właściwie na terenie gminy Komańcza, bo mamy w cerkwi akurat 7 XIX-wiecznych, ale to była jedna z najładniejszych i najlepiej wyposażonych. I ten moment rzeczywiście wbił się nam tutaj bardzo głęboko w pamięć, dlatego że ten pożar był nie do opanowania. Kiedy przyjechałem na miejsce zdarzenia, wówczas zobaczyłem rzeczywiście przerażający widok. Cały obiekt był pochłonięty właściwie płomieniami. Tutaj strażacy byli bezsilni zupełnie. Ta walka z żywiołem była skazana na przegraną. To, co się starano robić, to uratować przynajmniej zabytkową dzwonnicę. I to się udało zrobić właśnie. I ta dzwonnica jako jedyny fragment całego kompleksu cerkiewnego ocalała. Jak wieś Komańczą budowano, no to pierwszą wielą, jaka istniała, była wiela prawosławna przez 200 lat. Od 1512 roku do 1800. Kiedy przyjechałem na drugi dzień na pogorzelisko, zastałem tam księdza proboszcza. Proboszcz był całkowicie załamany, dlatego że tak niedawno przyszedł na tą parafię, dosłownie 2 miesiące wcześniej, i padło takie wielkie nieszczęście się zdarzyło. I ksiądz załamany zupełnie mówi, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili właściwie nic zrobić. Prawdopodobnie odbudujemy jakąś małą kaplicę, w której będą wierni mogli odbywać i uczestniczyć w nabożeństwach. Jednakże dla mnie ta sytuacja była nie do przyjęcia. Dla mnie ta cerkiew była wpisana w ten krajobraz, w to wzgórze, i uważam, że powinna się tam z powrotem znaleźć. Dlatego postanowiliśmy, że będziemy wszystko robić, żeby cerkiew odbudować. No i tutaj właśnie się z tym spotykaliśmy, no, że przychodzili ludzie i nawet pieniędzy nie chcieli od nas za jakieś prace, bo mówili, to jest dzieło Boże, tak? To jest dla Boga. Na szczęście okazuje się, że była wykonywana inwentaryzacja, która, jak się później okazało, była niezbędna w procesie odbudowy cerkwi. Więc musieliśmy zacząć myśleć o tym, jak to wszystko zrobić. Ksiądz arcybiskup powołał komitet odbudowy cerkwi i to w jakiś sposób już ukierunkowała pewne działania. Najpierw właściwie rozpoczęło się od tego, że pozyskano drewno, nieodpłatnie zresztą, od Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych z Krosna. Drewno, które musiało być w odpowiednich parametrach, odpowiedniej grubości, po to, żeby można przygotować materiał budulcowy do tej świątyni. To trwało jakiś czas, bo rzecz jasna przygotowanie jeszcze materiałów, obróbka tych materiałów, potem wznoszenie z rąbu świątyni, później krycie dachu i tak dalej, wykonanie kopuł, co bardzo jest oczywiście pracochłonne. Także cały ten czas, dosłownie 4 lata, został wykorzystany na odbudowę. Nie lubię haltury, nie lubię 20 obiektów naraz robić. Robię jeden, coś tam wcześniej zaczynamy, coś tam po końcu zostaje, kończy robić porządki, wie pan. Na pewnym etapie budowy okazało się, że wszystko wskazuje na to, że brakuje nam
pieniędzy na dalsze kontynuowanie. W związku z tym wymyśliliśmy coś takiego, że napiszemy, przygotujemy program unijny. Okazuje się, że akurat był przewidywany nabór do programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja. I jak sam raz to się świetnie wpisywało w nasze uwarunkowania. Mieliśmy partnera po stronie słowackiej. Ten partner chciał rekonstruować Cerkiew, natomiast my kontynuowaliśmy odbudowę. I tak doprowadziliśmy do oczywiście przygotowania wniosku i pozyskaliśmy środki. Środki w sumie nie małe, bo ponad 700 tysięcy złotych to właśnie miały być przeznaczone na stronę polską na realizację budowy ikonostasu i jeszcze iluś tam drobniejszych elementów cerkwi. Więc to się udało. I proces budowy, można powiedzieć, został szczęśliwie zakończony. 13 października 2010 roku nastąpił ten wspaniały moment uroczystej konsekracji cerkwi w Komańczy. I to był rzeczywiście szczęśliwy dzień dla nas wszystkich, dlatego że to, co wydawało się, że bezpowrotnie zginęło, okazuje się, że można było odbudować i stało się to faktem. Thank you.
No, dobra. Na razie niech pan trzyma, ja go zrobię. Dziękujemy, a wy kto was tak nauczył? Dzisiaj za nas, za naszą cerkwę, za szczęśliwe pobudowanie. I tak Gospodź Bóg dał, że 4 roki późniejsze mamy możliwość zaprosić was wszechczesni władyki na poświadczenie naszej cerkwy i przekazuję chrest i modlę się o wszechczesne władyki za nasze tutaj dalsze budowanie, żeby cerkwa istniała na wieki wieczni i społa eti despota. Oh.
всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.